Ostatnim typem łączności telegraficznej, o której chcę opowiedzieć, jest łączność DX-owa, łączność typu DX. Co to jest w ogóle? DX w skrócie oznacza łączność daleką albo rzadki kraj. I tutaj od razu się przyznaję, że moje doświadczenie w tym temacie jest niewielkie. Tak więc to, co ja teraz opowiem, to jest czysta teoria, którą znam z podręczników. I aha, oglądam się, bo właśnie taki podręcznik znalazłem. Chwileczkę. O, proszę bardzo. Aha, i tak nie widać przy tym świetle. I z rozmów z kolegami, którzy są z klubu, którzy byli moi koledzy pasjonaci takiej zabawy. Jaka tu w ogóle jest idea? O co chodzi? No, jeżeli ktoś się bawi w krótkofalarstwo, no to chce mieć w tym jakieś osiągnięcia, udowodnić, że jest dobrym krótkofalowcem, dobrym operatorem na przykład, albo zbudował dobry sprzęt, który umożliwia łączność praktycznie z całym światem. No jak to można udowodnić? No najlepiej mieć łączność właśnie z całym światem, z każdym krajem na Ziemi. Krajów było ponad 300, nie wiem jak jest teraz, bo sprawy nie śledzę. I tutaj właśnie pojawiają się problemy naturalne. Ziemia jest kulą i przeprowadzenie łączności radiowej z krajem, który jest po drugiej stronie kuli ziemskiej, na przykład z Australią albo z jakimiś małymi wyspami na Pacyfiku, jest problemem nie tylko ze względu na odległość, ale ze względu na to, że tam fala radiowa dociera z trudem. Fala radiowa rozchodzi się dosyć ciekawie, w zależności od długości, różnie rozchodzi się w atmosferze, w zależności od pory dnia, w zależności od poru roku, w zależności od długości, inaczej się rozchodzi, w zależności od indywidualnych warunków, które są mniej więcej tak zmienne jak pogoda. Na wyższych warstwach atmosfery występują niewidzialne ludzkim okiem obłoki, które powstają na skutek bombardowania atmosfery energią słoneczną i ta energia jest zatrzymywana w górnych warstwach atmosfery, ale dzięki temu powstają zjonizowane obłoki, w których, które mają różne właściwości, ta fala radiowa inaczej tam się rozchodzi. I trzeba wiedzieć, na jakich częstotliwościach, kiedy, jaka jest słyszalność. Trzeba wykorzystać tą wiedzę o rozchodzeniu się fal radiowych po to, żeby móc taką daleką łączność przeprowadzić. No i do tego jeszcze jest potrzebny sprzęt. Bardzo często potrzebne są specjalne anteny, na przykład kierunkowe, które umożliwią nasłuch z konkretnego kierunku i wypromieniowanie energii z nadajnika w konkretnym kierunku. Czasami potrzebne są po prostu większe mocy. Trzeba liczyć się z barierą językową i tu akurat te akurat problemy rozwiązuje właśnie telegrafia i taką łączność będzie dużo łatwiej przeprowadzić. Już o tym mówiłem. Telegrafia jest po prostu emisją dużo bardziej skuteczną niż łączność foniczna i bariera językowa tu nie występuje dzięki temu, że posługujemy się międzynarodowym kodem. Istnieją pewne problemy prawne, na przykład w różnych rejonach świata krótkofalowcy mają przydzielone różne częstotliwości, które niekoniecznie na siebie nachodzą. No, ale ten problem można rozwiązać w ten sposób, że korzystając ze współczesnych radiostacji, które mają możliwość nadawania gdzie indziej niż się odbiera, można nadawać na swoim paśmie, tam gdzie my mamy pozwolenie, gdzie można nadawać w naszym regionie, a korespondenci, którzy będą chcieli z nami łączność nawiązać, będą w odpowiednim miejscu nasłuchiwać, a my z kolei ich musimy słuchać tam, gdzie oni będą mogli nadawać. To jest kwestia umów pomiędzy krótkofalowcami i cała sprawa jest do ogarnięcia i na to jest rozwiązanie. Natomiast istnieją jeszcze pewne problemy natury, bym powiedział, społecznej. To znaczy w niektórych krajach, które mają status odrębnych krajów z punktu widzenia nie tylko politycznego, ale również z punktu widzenia, jeżeli chodzi o to, że są to odrębne kraje z punktu widzenia pozwoleń radiowych.
z punktu widzenia krótkofalarstwa, ale są to tak małe kraje, że tam jest bardzo mało krótkofalowców, albo wręcz ich nie ma. I wówczas łączność z takim krajem może być utrudniona właśnie dlatego, że te kraje po prostu na pasmach są nieaktywne. I tutaj rozwiązaniem tego problemu są organizowane różne wyprawy DX-owe. To mogą być niekoniecznie odległe kraje. Taki problem dotyczy na przykład Grenlandii. Problemem, jeżeli chodzi o nawiązanie łączności, jest Korea Północna, gdzie jest reżim, gdzie po prostu nikomu nie wolno mieć własnej radiostacji w domu. Nie mówiąc o tym, że ten kraj generalnie jest odcięty od świata i byłby problem z uzyskaniem stamtąd karty QSL. Tym niemniej te problemy krótkofalowcy jakoś rozwiązują, organizując na przykład wyprawy DX-owe. Wygląda to w ten sposób, że zbiera się ekipa złożona z radiooperatorów, zbiera sprzęt, musi na to zdobyć środki i pieniądze. Czasami to są ich pieniądze, czasami mają sponsorów, a czasami taka wyprawa jest finansowana w ten sposób, że za uzyskanie karty QSL z takiej wyprawy trzeba zapłacić niewielkie pieniądze, ale po wykonaniu kilku tysięcy łączności na przykład taka wyprawa potrafi się zwrócić. No niestety czasami właśnie za tą kartę trzeba zapłacić i warto się zapoznać z taką wyprawą wcześniej, to znaczy raczej to się nie zdarza w ten sposób, że uruchamiamy radiostację, przeszukujemy częstotliwość i nagle słyszymy, o, rzadka stacja, i polujemy na nią i uda nam się akurat łączność nawiązać. Nie, zazwyczaj to przebiega w ten sposób, że taka wyprawa jest ogłaszana, jest podany termin, w jakich dniach ta wyprawa będzie się odbywać, na jakich jest z góry podawana w odpowiednich biuletynach, na stronach internetowych, dawniej w prasie krótkofalarskiej. Są podawane dni, godziny, pasma i emisje, z jakimi ta wyprawa będzie pracować. Jest ustalany taki wstępny plan. Następnie, kiedy taka wyprawa się zaczyna, to bardzo często współpracuje ona z jakimiś stacjami, które pracują tutaj na miejscu, na przykład w Europie, bo wiadomo, że z Europy będzie najwięcej chętnych, albo z innych gęsto zamieszkałych regionów, że będą chętni korespondenci. I łączności odbywają się w ten sposób, że ten ruch jest regulowany właśnie przez takie lokalne stacje. Podpowiem może jeszcze, że łączności DX-owe również odbywają się w ramach tak zwanego bandplanu, czyli z podziału pasma amatorskiego. Pasma amatorskie są podzielone na te pasy ruchu i te pasma częstotliwości, które są przeznaczone do łączności dalekich i do DX-owych, to są zazwyczaj skrajne fragmenty pasma, czyli pierwsze mniej więcej 10 kHz i jeżeli chodzi o łączności telegraficzne, i ostatnie 10 kHz, jeżeli chodzi o łączności foniczne. Czyli na przykład w wypadku pasma 80 metrów, pasmo 80 metrów zaczyna się na częstotliwości 3,5 MHz, to od 3,5 do 3,510 właśnie tam, w tym miejscu, znajduje się pasmo przeznaczone do łączności DX-owych telegraficznych. Tutaj jest jeszcze tego typu sytuacja, że bardzo często te łączności DX-owe odbywają się z tak zwanym splitem. To znaczy, że w odróżnieniu od zwykłych łączności telegraficznych, czy w zawodach, czy takich zwykłych, które się prowadzi, tutaj nadaje się na inne częstotliwości niż się odbiera, po to, żeby nie zagłuszać stacji DX-owej. I w tym wypadku niestety okazuje się, że do nawiązania takiej łączności może się okazać, że już jest potrzebny bardziej zaawansowany sprzęt, to znaczy radiostacja, która umożliwia właśnie takie błyskawiczne przełączanie pomiędzy częstotliwościami. Urządzenie typu Bartek albo Antek nie spełni tego zadania, chyba że posiada, albo starsze modele radiostacji, chyba że posiadają zewnętrzne podłączane VFO, zewnętrzny generator
który jest podłączany w momencie nadawania. Bardzo to przypomina, jeżeli ktoś mniej więcej jest obeznany w temacie, to taka łączność przypomina, zasada jest mniej więcej taka sama jak przy pracy na przemiennikach na UKF-ie za pomocą ręcznych radiotelefonów FM. I tu jest jeszcze tego typu zasada, że jeżeli się słyszy tego typu wywołanie, które brzmi, no może popiszczę, typowe wywołanie, ale później dodane są litery D i X. I nie jesteśmy stacją DX-ową dla tej stacji, to nie wypada na takie zawołanie odpowiadać, ponieważ to już daje wyraźnie tutaj, jest to wyraźny sygnał, że osoba, że operator podający takie wywołanie oczekuje dalekiej łączności, na daleki dystans, więc jeżeli jesteśmy blisko takiej stacji, siła sygnału będzie wspaniała i to aż prosi, żeby łączność nawiązać, to jednak nie wypada na takie zawołanie odpowiadać. Prawdopodobnie nie usłyszymy niestety odpowiedzi. I jeżeli od razu tutaj może ponownie się przyznam, że ja w takich akcjach z łowieniem DX-u nigdy nie brałem udziału, no ale jeszcze wszystko przede mną, także jeszcze nie tracę nadziei, że może w niedalekiej przyszłości, kiedy tutaj sytuacja mi pozwoli, uaktywnię się znowu na pasmach i prawdopodobnie, tak myślę, że głównie będę prowadził łączność właśnie telegrafią. Także wiele lat temu, zanim tutaj sprawy zawodowe i rodzinne nie uniemożliwiły mi niestety zabawy w krótkofalarstwo, nawet zamówiłem w drukarni kilka tysięcy własnych kart, także one gdzieś tam czekają na szafie na swój czas i kto wie, może to jest dobry powód, może się w końcu okaże, że będę mógł do tej zabawy powrócić, no i wszystkim zainteresowanym tematem również tą zabawę polecam i kto wie, może usłyszymy się kiedyś na paśmie.